Wincenty Ferreriusz, charyzmatyczny kaznodzieja, cudotwórca, bardzo zatroskany o Kościół, a jednak też popełniający poważne błędy i odnoszący znaczące porażki. Ale zacznijmy od początku. Wincenty urodził się w 1350 roku w Walencji, w Hiszpanii. Mając 17 lat wstąpił do zakonu dominikanów. Ukończył solidne studia. Studiował między innymi w Barcelonie, w Walencji, w Tuluzie. Kiedy ukończył studia, został wyświęcony na kapłana. Miał wtedy 25 lat. Bardzo szybko też zyskuje takie uznanie wśród swoich przełożonych, bo już kilka lat później zostaje też przeorem w Walencji. Dostaje też jeden z wykładów na uniwersytecie, również w tym mieście. Zajmuje się sprawami państwowymi i kościelnymi, przede wszystkim na polecenie kardynała Piotra de Luna oraz Jana I, króla aragońskiego. W 1399 roku następuje taki głęboki przełom w życiu Wincentego. Otóż zachorował bardzo poważnie. Nikt nie miał nadziei na jego uzdrowienie, on sam tej nadziei nie miał, ale jednak dzieje się cud. Ma widzenie świętego Dominika i świętego Franciszka, którzy przynoszą mu tę łaskę uzdrowienia, a jednocześnie wzywają go do głoszenia Ewangelii. I tu faktycznie następuje ogromny przewrót w życiu Wincentego, ponieważ zostaje kaznodzieją wędrownym i wędruje po miastach i państwach Europy ówczesnej. Jest w Hiszpanii obecny, jest we Francji, jest we Włoszech, w Anglii, w Szkocji, w Irlandii, właściwie pół Europy przeszedł i cieszy się też takim niezwykłym uznaniem jako kaznodzieja. Właściwie to są takie festiwale ewangelizacyjne wtedy, kiedy się pojawia, ponieważ razem z nim czy towarzyszą mu osoby, które spowiadają, osoby, które są odpowiedzialne też za liturgię, za rozdawanie też jedzenia. Także to są takie ogromne festiwale. Ma specjalny dekret, bo tak wielu chce słuchać jego kazań, które trwają dosyć długo, bo nawet 2-3 godziny. Ale tak wielu chce słuchać jego kazań, że okazuje się, że się nie mieszczą w kościołach, dlatego ma dekret, który pozwala mu głosić na placach. Mówiono, że święty Wincenty jest obdarzony wielkimi darami Ducha Świętego. Tam, gdzie się pojawiał, działy się wielkie cuda. Głosił też przyjście Antychrysta, to z tego powodu był nazywany aniołem Apokalipsy. Dlatego też w ikonografii jest przedstawiany ze skrzydłami. Można go zresztą zobaczyć w kościele Trójcy Świętej u nas u Dominikanów na ambonie w środku kościoła po prawej stronie. Święty Wincenty zmarł 5 kwietnia 1419 roku i niedługo później, bo kilkadziesiąt lat później, został uznany jako święty. Szczególnie był pamiętany przez ludzi, których spotkał, do których poszedł z taką wielką odwagą i którym głosił Ewangelię. Wincenty żyje w bardzo burzliwych czasach dla Kościoła, w którym panuje schizma, jest dwóch, a potem nawet trzech papieży. Żaden z nich nie chce zrezygnować. Trzeba zaznaczyć też, że to jest taki czas, kiedy chrześcijaństwo było takim podstawowym odniesieniem do opisywania własnej tożsamości dla ludzi tam żyjących. Dlatego ten podział w Kościele, ten rozdział, on dotykał wszystkich. I on był prawdziwym trzęsieniem ziemi też dla ludzi żyjących w tym czasie. Dlatego, że on znosił albo podważał ten system wartości, który był taki naturalny dla nich wszystkich. Na początku Wincenty opowiada się po stronie Klemensa VII, który rezyduje w Awinionie. Historia natomiast oceni Klemensa VII, jak i Benedykta XIII, który jest następcą Klemensa
Klemensa VII jako antypapieży, stawiając tym samym też Wincentego Ferreriusza po tej niewłaściwej stronie schizmy. I to na pewno jest jakiś trudny moment w życiu Wincentego. Wincenty przez wiele lat jest też spowiednikiem Benedykta XIII, antypapieża, jak się potem jasno i wyraźnie okaże. Próbuje namówić go też do rezygnacji, ale widzi w nim ogromny opór, dlatego postanawia go też opuścić. I to jest ten moment przełomowy. Wtedy zostaje kaznodzieją wędrownym. Jak wcześniej zaznaczałem, on jest też naznaczony chorobą i takim doświadczeniem mistycznym, ale tu okazuje się wielkość Wincentego, dlatego że on wyrusza do prostych ludzi i staje w centrum ich życia. I to jest takie kluczowe, że on próbuje odpowiedzieć na te trudności związane właśnie ze schizmą. To jest moment kluczowy w życiu świętego Wincentego, ponieważ święty Wincenty stara się zniwelować negatywne skutki schizmy i stara się uporządkować czy posprzątać na swoją miarę ten bałagan, który rodzi się ze schizmy. Ostatecznie dopiero 2 lata przed śmiercią Wincentego ta sprawa papieży zostaje uporządkowana, ale przez ten cały czas on jest bardzo blisko ludzi i próbuje odpowiadać na te trudności związane ze schizmą. Czego możemy nauczyć się od Wincentego Ferreriusza? Myślę, że pierwsza rzecz to przyznawanie się do błędów. Nikt z nas nie ma takiego życia, w którym te błędy by się nie pojawiały i dlatego no, czasami trzeba stanąć naprzeciwko kogoś, siebie, Pana Boga i powiedzieć odważnie: pomyliłem się. Ta zdolność do przyznawania się do błędów jest bardzo ważna. Tak jak było to w życiu świętego Wincentego, kiedy on też popełnił błąd, będąc po tej drugiej stronie barykady. Drugą rzecz, którą możemy nauczyć się od Wincentego Ferreriusza, to jest szerokie myślenie. To znaczy wzięcie pod uwagę w moich decyzjach, w moim myśleniu innych, szczególnie te osoby bliskie dla mnie. Ale to jest taka świadomość, że moje decyzje mają wpływ na innych. Tak jak to było w życiu Wincentego, kiedy on wyruszył w sam środek tych ludzi, którzy nie bardzo mogli sobie też poradzić ze schizmą, z tym odniesieniem do Kościoła, z tym, co się działo wówczas w Kościele. Zadanie dotyczy umiejętności szerokiego myślenia, ćwiczenia tego szerokiego myślenia, czyli brania pod uwagę innych ludzi. Kiedy stoisz przed drzwiami swojego domu, kiedy już masz tam wejść, kiedy wchodzisz do beczki albo do przystani, kiedy za chwilę spotkasz się ze znajomymi, to spróbuj zadać sobie jedno bardzo proste pytanie. Co mogę zrobić, żeby innym było trochę lepiej ze mną? Co mogę zrobić, żeby innym było trochę lepiej ze mną? I okaże się, że to wcale nie są wielkie rzeczy, ale uruchamiają nasze myślenie o tych, z którymi za chwilę się spotkamy. Dziękuję.